Myślę, że każdy użytkownik takiej drukarki, czyli drukarki na żywice trudnością, i to dużą jest odrywanie wydruków od naszych płyt. Tutaj jest dosyć duża płyta już, tutaj są kolejne wydruki, które były drukowane na podporach, oczywiście, te podpory zajmowały całkiem sporo powierzchni tej płyty. No i powiem Wam szczerze. Oczywiście, szpachelka w rękę. Staramy się tego wszystkiego nie uszkodzić. Ale i tak, i tak, no kurde, to się utwardza w niektórych miejscach. W niektórych się przyczepia bardziej, w niektórych mniej. Jest to problematyczne. Rozwiązanie na to oczywiście jest. Łam. Bam. Czyli płyta. Myślę, że już Wam to kiedyś pokazywałem. Na. Drukarce takiej FDM, czyli przyrostowej. A teraz spróbujemy z płytą, właśnie do drukarek. To będzie płyta dedykowana właśnie do drukarki na żywice. Ciężka rzecz. Podejrzewam, że tutaj po prostu magnes tak dużo waży. Próbuję sobie poradzić jedną ręką. No, tak jest. Trzy mąski, gruby magnes. No i płyta. Wielka, nie? Łam, bam. Da, da, da. proszę bardzo. Więc zaraz montaż. Znaczy, no, jeszcze nie zaraz. Muszę najpierw, najpierw muszę dobrze, dobrze wyczyścić to powierzchnię, a później zajmiemy się naklejaniem. Jak widzicie, tutaj moje imadło i blat aluminiowy gotowy do nakładania. Oczywiście tutaj mechanicznie na początku usunąłem wszystkie pozostałości z poprzednich wydruków, następnie izopropanol, czy też benzyna ekstrakcyjna, wszystko co odtłuści i przygotuje do powierzchni do klejenia. Ja tutaj zaznaczę tylko, że nie używam papieru ściernego, ponieważ mamy ten mikrograwerunek laserowy. Naniesiony na samym blacie, i to spokojnie wystarczy, żeby to naprawdę bardzo dobrze przykleić. Więc pasujemy całość, sprawdzamy, czy to ułożenie jest odpowiednie. Odrywamy kawałek tej taśmy dwustronnej, tej ochronnej. No i przyciskamy. Staramy się robić to tak, żeby nie powstały jakieś niepotrzebne bąble powietrza pod, pod spodem. I to wszystko. Myślę, że po piątej podkładce już będziecie robić to prawidłowo. Nie no, żartuję. Słuchajcie, banalnie proste, każdy sobie poradzi. Ważne, żeby naprawdę to było odtłuszczone, żeby tam nie było jakichś zanieczyszczeń. No i też oczywiście nierówności, więc musi to być płaskie, odtłuszczone i przyklejamy i gotowe. No i dotarliśmy do etapu, gdzie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Tutaj producent podaje, że powinno się odczekać około 72 godziny żeby taśma tutaj klejąca związała na maksa. Jeszcze mogę Wam pokazać w międzyczasie, tutaj mam tą płytę sprężystą, blachę. Papier 400, który jest tutaj również w zestawie, służy do matowania tej powierzchni. Jeśli byście ją porysowali, to papier w rękę, matujecie i będzie jak nowa. No więc zakładamy Tutaj blacha trafia, i widać tutaj już żywica jest odstana, więc ja już trochę czasu to zostawiłem w spokoju. I kolejną rzeczą, którą oczywiście robimy, to poprzez zwiększenie tutaj grubości, no do, dodajemy, prawda? Tutaj parę milimetrów. To na śrubach, oczywiście, zerujemy maszynę, jedziemy do home i przestawiamy tutaj te śruby uwzględniając właśnie tą, ten podkład magnetyczny oraz blachę i możemy zabierać się za drukowanie. ostatnich dni spędziłem tutaj na wydrukach żywicznych i myślę, że bez tej blachy właśnie elastycznej to praktycznie nie ma sensu. Dlatego, że za każdym wydrukiem spędzałbym długie, długie minuty kując praktycznie tą szpachelką pod żywicę, żeby wydostać, żeby to odkleić. Ta powierzchnia jest po prostu zbyt duża, a Tutaj nie wiem, czy widzieliście na samym początku filmu, kiedy pokazywałem ten BLAT. On ma, ma taki jakby mikrograwerunek, mikro. No powiedzmy, mikrograwerunek laserowy, który naprawdę bardzo mocno trzyma żywicę. Więc ja też naklejając ten podkład magnetyczny, tutaj nie szlifowałem tego już papierem, ponieważ stwierdziłem, że tamto zrobi swoje. I teraz, jeśli chodzi o Eksploatację tych płyt, właśnie sprężystych, ten papierek 400, który był w zestawie, możemy co jakiś czas, jeśli mimo tego, że ta płyta jest sprężysta, jeśli mielibyśmy problemy, używamy szpachelkę, gdzieś sobie porysujemy, to później możemy znowu lekko zmatować tą 400 papierem i będzie trzymało jak nowe. Także to naprawdę ratuje. Nasze tyłki, ludzi, którzy mają takie drukarki, choć mówię o tej właśnie płycie magnetycznej, świetna sprawa. Sprawdziło się na drukarkach z, do z przyrostowych, na normalne filamenty, a teraz sprawdzi się również przy drukarkach z żywicą utwardzoną światłem UV. Tyle. Link tradycyjnie w opisie. Widzimy się już niedługo. Na razie cześć.